Cześć. Jedziemy dzisiaj w nietypowe miejsce, do Domu Narodzin. Dom Narodzin to jest taki oddział w szpitalu w Warszawie. Takie oddziały, czy nawet szpitale są podobno w wielu miejscach w Polsce, więc nie tylko w Warszawie. Ale ja Wam powiem o tym, do którego my mamy po prostu najbliżej. Zanim Wam powiem, co to jest, chciałam się cofnąć troszeczkę do momentu, kiedy ja tak naprawdę dowiedziałam się, że jestem w ciąży z Lili. I na początku była wielka panika i myślałam, że o nie, tylko w ogóle cesarka, najlepiej, żeby mnie uśpili i żebym w ogóle nie czuła bólu i to, że to mnie po prostu totalnie przeraża. Później jakoś tak chyba dojrzałam do tego, trochę wydoroślałam, może być do tej decyzji, jak chcę rodzić i że, jak świadomie chcę rodzić i że jednak chciałabym normalnie rodzić, naturalnie. Nawet zastanawiałam się nad porodem w domu. Dom Narodzin to jest właśnie coś takiego pomiędzy. To jest miejsce niby w szpitalu, więc jeśli cokolwiek się dzieje, to zawsze możecie trafić na normalny, zwykły oddział szpitalny. Natomiast w tym miejscu rodzi się trochę tak jak właśnie w domu. I jak to wygląda? Pierwsza kwestia to taka, że w Domu Narodzin nie mamy takiej tradycyjnej sali porodowej, tylko tutaj mamy do dyspozycji takie, ale w sumie pokoje hotelowe. Mamy normalne łóżko, mamy łazienkę, akurat w tym miejscu też są wanny, więc można próbować rodzić w wodzie. Mi się niestety dwa razy nie udało. Ale do trzech razy sztuka, więc zobaczymy tym razem. Mamy też oczywiście miejsce, gdzie możemy tam, co mamy drabinki, jakieś piłki, czyli takie, żeby w tej pierwszej części porodu, żeby tutaj sobie pomagać. I to jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o pomieszczenie. Druga kwestia to taka, że w Domu Narodzin nie podają żadnych leków, ani żadnych takich dodatkowych środków, czyli nie mamy znieczulenia, nie mamy opadowanej oksytocyny, nie mamy też tak naprawdę żadnego KTG, no wszystkich takich medycznych rzeczy. Jeśli cokolwiek jest wymagane, to musimy przejść już na oddział taki tradycyjny. Kolejna sprawa to, że w Domu Narodzin akurat w tym można jeść, można pić. Są różne sposoby jakby łagodzenia bólu, takie naturalne, pokazywane, podawane. Można też rodzić w dowolnej pozycji. To jest też dosyć istotne, że tutaj nawet nakłaniają do tego. Można krzyczeć, co tutaj Grześka aż wręcz uszy później bolą od tego krzyku, ale wręcz nakłaniają, bo wiem, że często czytam komentarze dziewczyn, które mówią, że właśnie w szpitalach położne wręcz mówią, żeby ktoś się uciszył. Tutaj nie, przeciwnie. Tutaj to pozwalają, nie ma żadnego z tym problemu. Można sobie puścić muzykę, zapalić świeczki. Najczęściej rodzi się przy takim przygaszonym świetle, więc to też tak pozytywnie wpływa, żeby ten poród po prostu trwał krócej i tak milej. W tym miejscu niestety wymagane są kwalifikacje. Nie każdy może rodzić w takim miejscu, mimo że normalnie to miejsce jest finansowane przez NFZ, więc nic nie trzeba płacić. Ale na stronie takiego szpitala trzeba zobaczyć, tam są konkretne wskazania, na przykład ciąża mnoga odpada, jeśli ktoś ma ciążę zagrożoną, cukrzycę ciążową, różne są przeciwwskazania ku temu, żeby tam właśnie rodzić. Dlatego też są takie kwalifikacje od 3 tygodnia w tym szpitalu i wtedy można zobaczyć, czy jesteśmy w stanie w tym miejscu rodzić. Ale to, że nawet się zakwalifikujemy, to nie zmienia faktu, że w Domu Narodzin, jeśli nie ma miejsca, no to nie urodzicie niestety. To chyba takie najważniejsze są rzeczy, takie różnice. Jeśli coś mi się jeszcze przypomni, to powiem Wam później. Jak wyjadę stamtąd, to odezwę się. To na razie, pa pa!
że jesteśmy po wizycie. No trochę trzeba czasu na to mieć. Przynajmniej taka wizyta to z godzinkę schodzi. Na pewno będziecie pytani o to, jak przebiega cała ciąża. Wszystkie musicie mieć ze sobą badania. Wszystko, co się działo przez całą ciążę. Ale nie tylko. Będą również pytania odnośnie waszych poprzednich ciąż. Jak się w ogóle teraz obecnie czują wasze dzieci, jeśli macie, odnośnie waszego partnera, jego stanu zdrowia, rodziców, więc to jest taki bardzo szczegółowy wywiad. Oczywiście możecie też sobie ze szpitala mieć różne jakieś ulotki, jest tego bardzo dużo, to też jest, wydaje mi się, taka dodatkowa informacja zawsze, przede wszystkim dla osób, które pierwszy raz gdzieś w danym szpitalu będą rodzić. Niestety nie udało mi się nagrać tej sali takiej porodowej, ale jestem w trakcie właśnie rozmów tutaj ze szpitalem, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to w jakimś materiale zaprezentować. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba w ogóle coś takiego jak ten dom narodzin, a może właśnie coś takiego już przetestowałyście, dziewczyny. To też koniecznie dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!